Witam wszystkich serdecznie na kolejnym filmiku. Dziś zrobimy taką ładną podkładkę, tak? Ja podkładkę zrobiłam ze sznurka poliesterowego 2 mm, którego w 100 gramach jest 140 metrów. I dzisiaj też będę takim sznurkiem pracowała, tak? I będę pracowała szydełkiem numer 3. Więc zaczynamy robić podkładeczkę. Oczywiście zaczniemy od oczek łańcuszka. I zrobimy tych oczek 8. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem i 8. I zamkniemy w kółeczku, oczywiście oczkiem ścisłym. I zrobimy raz, dwa, trzy oczka łańcuszka jako pierwszy słupek i jeszcze jeden słupek. Oczko łańcuszka i zrobimy dwa słupki. Raz. I dwa. Oczko łańcuszka i powtórzymy. Raz. I dwa. Dwa słupeczki, tak? I jeszcze raz oczko łańcuszka i zrobimy dwa słupki. I takich motywów po dwa słupki oddzielonych jednym oczkiem łańcuszka zrobimy razem 8, tak? I ja zrobiłam pierwszy rząd, tak? W pierwszym rzędzie robiliśmy dwa słupki, oczko łańcuszka i dwa słupki. I takich motywów po dwa słupki robiliśmy 8 i oddzieliliśmy jednym oczkiem łańcuszka. I zamkniemy teraz rząd, oczywiście oczkiem ścisłym. I przejdziemy na pierwszą tą małą poprzeczkę z jednego oczka łańcuszka, tak? I będziemy w tym rzędzie pracowali na tych poprzeczkach z jednego oczka łańcuszka. I robię raz, dwa, trzy oczka łańcuszka jako pierwszy słupek i jeszcze jeden słupek. Oczko łańcuszka i w tym samym miejscu jeszcze dwa słupki. Czyli jak już Panie wiecie, tak zwane przeze mnie wachlarzyki. I teraz ominę dwa słupki, tak? Nawinę niteczkę i przejdę na kolejną tą małą poprzeczkę i powtórzę. Czyli dwa słupki, raz, dwa, oczko łańcuszka i ponownie w tym samym miejscu dwa słupki. I znowu ominę dwa słupki, przejdę od razu na poprzeczkę, tą małą z jednego oczka łańcuszka i zrobię dwa słupki, oczko łańcuszka i znowu w tym samym miejscu dwa słupki. I tak będziemy robić już do końca rzędu, tak? Na każdej tej małej poprzeczce z jednego oczka łańcuszka będziemy robić dwa słupki, oczko łańcuszka i dwa słupki. I ja skończyłam rząd drugi, tak? I w rzędzie drugim na tej małej poprzeczce z jednego oczka łańcuszka z poprzedniego rzędu robiłam dwa słupki, oczko łańcuszka dwa słupki, omijałam te dwa słupki i przechodziłam od razu na następną poprzeczkę z jednego oczka łańcuszka i robiłam znowu dwa słupki, oczko łańcuszka i dwa słupki, czyli tak zwany przeze mnie wachlarzyk, tak? I teraz zakończymy rząd oczywiście oczkiem ścisłym. I przejdziemy oczkiem ścisłym na środek tego wachlarzyka, tak? Na to jedno oczko łańcuszka. I będziemy robić wachlarzyk w wachlarzyku, tylko w tym rzędzie zrobimy raz, dwa, trzy oczka łańcuszka jako pierwszy słupek i jeszcze dwa słupki. Raz i dwa. Oczko łańcuszka i znowu w tym samym miejscu trzy słupki. Czyli w tym rzędzie będziemy robić trzy słupki, oczko łańcuszka i trzy słupki. I znowu przechodzimy na kolejny wachlarzyk, na te oczko łańcuszka i robimy wachlarzyk w wachlarzyku. Czyli trzy słupki,
Raz, dwa, trzy, oczko łańcuszka i jeszcze raz trzy słupki. I tak będziemy robić do końca rzędu, tak? Dwa i trzy. Czyli znowu przejdę na kolejny od razu wachlarzyk, na te oczko łańcuszka, tak? I znowu zrobię trzy słupki. Oczko łańcuszka i trzy słupki. Czyli w każdym wachlarzyku robimy wachlarzyk, tylko że w tym rzędzie robimy z trzech słupków oczko łańcuszka i trzy słupki. I tak zrobimy do końca rzędu. Ja skończyłam rząd trzeci, tak? W rzędzie trzecim robiliśmy w wachlarzyku z poprzedniego rzędu trzy słupki, oczko łańcuszka, trzy słupki i przechodziliśmy na następny wachlarzyk z poprzedniego rzędu i robiliśmy trzy słupki, oczko łańcuszka i trzy słupki. I zamkniemy oczywiście rząd oczkiem ścisłym. I przejdziemy na te oczko łańcuszka między trzema słupkami, tak? Czyli na ten środek wachlarzyka. I teraz zrobimy tak. Raz, dwa, trzy oczka łańcuszka jako pierwszy słupek. I w tym oczku łańcuszka, w tym w środku wachlarzyka zrobię jeszcze 8 słupków, tak? Czyli będę miała razem 9 słupków. Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem i dziewięć. I teraz między wachlarzykami wejdę pod niteczkę i zrobię pół słupek, tak? I od razu wejdę na środeczek następnego wachlarzyka i znowu zrobię 9 słupków. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem i dziewięć. I znowu pomiędzy wachlarzykami, tak? Tutaj robimy pół słupeczek i nawiniemy niteczkę i znowu wejdziemy od razu na środek wachlarzyka i zrobimy 9 słupków. I tak będziemy robić już do końca rzędu. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. I znowu pomiędzy wachlarzykami pół słupek i przejdę znowu na kolejny wachlarzyk i zrobię 9 słupków. I tak już do końca rzędu, tak? I ja już skończyłam rząd, tak? I w tym rzędzie w każdym wachlarzyku zrobiłam 9 słupków. Pomiędzy wachlarzykami od razu przechodziłam i robiłam pół słupek i wchodziłam na następny wachlarzyk i robiłam 9 słupków. I znowu pół słupek pomiędzy wachlarzykami i na następny wachlarzyku 9 słupków. I teraz zamkniemy rząd oczkiem ścisłym oczywiście i przejdziemy na środkowy słupek, czyli na piąty słupek, tak?
i oczkiem ścisłym przeszliśmy na ten środkowy słupek. I teraz zrobimy na tym słupku półsłupek. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć oczek łańcuszka. Dwa razy nawiniemy niteczkę, czyli jak na podwójny słupek. Wbijamy się w ten półsłupeczek pomiędzy wachlarzykami, co robiliśmy, i robimy przez dwie niteczki i przez dwie niteczki. Czyli słupek dwa razy nawijany. I znowu raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Odliczamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I w piątym słupku robimy półsłupek. I znowu raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Dwa razy nawinę niteczkę, tak? I na tym półsłupku pomiędzy wachlarzykami, co robiliśmy, zrobię słupek dwa razy nawijany. Przez dwie niteczki, przez dwie i przez dwie. I znowu raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Odliczę raz, dwa, trzy, cztery. W piątym słupku zrobię półsłupek. I znowu raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Dwa razy nawinę niteczkę i na tym półsłupku zrobię słupek dwa razy nawijany. I tak będziemy robić już do końca rzędu, tak? Czyli tu na środkowym słupku, czyli na piątym, zrobiliśmy półsłupek, pięć oczek łańcuszka, słupek dwa razy nawijany na półsłupku i znowu zrobiliśmy pięć oczek łańcuszka i na piątym słupeczku półsłupek. I tak będziemy robić do końca rzędu. I ja skończyłam rząd, tak? Czyli w tym rzędzie, na tym środkowym słupku, czyli na piątym, robiliśmy półsłupek, pięć oczek łańcuszka, słupek dwa razy nawijany na tym półsłupeczku robiliśmy i znowu pięć oczek łańcuszka i przechodziliśmy na piąty słupek, tak? I skończymy oczywiście rząd oczkiem ścisłym. I jesteśmy na tym półsłupeczku, tak? I teraz na tym półsłupku zrobię raz, dwa, trzy oczka jako pierwszy, oczka łańcuszka jako pierwszy słupek i jeszcze jeden słupek. Czyli mam dwa słupki. Raz, dwa, trzy, cztery oczka łańcuszka. Przechodzę na ten słupek dwa razy nawijany, tak? I na tym słupku również zrobię dwa słupki. Raz i dwa. I znowu raz, dwa, trzy, cztery oczka łańcuszka i przechodzę na półsłupek i robię dwa słupki. Raz i dwa. I znowu raz, dwa, trzy, cztery i przechodzę na słupek dwa razy nawijany i na tym słupku zrobię dwa słupki. Czyli w tym rzędzie na każdym tym półsłupku i na każdym słupku dwa razy nawijanym zrobimy dwa słupki i będziemy oddzielać czterema oczkami łańcuszka. I tak będziemy robić dookoła do końca rzędu. I ja już skończyłam rząd, tak? W tym rzędzie robiliśmy, na każdym półsłupku robiliśmy dwa słupki, cztery oczka łańcuszka przechodziliśmy na słupek dwa razy nawijany, też robiliśmy dwa słupki, cztery oczka łańcuszka i przechodziliśmy znowu na półsłupek. Czyli na każdym półsłupku i na każdym słupku z poprzedniego rzędu robiliśmy po dwa słupki i oddzielaliśmy czterema oczkami łańcuszka. I teraz oczywiście zakończymy rząd oczkiem ścisłym. I na tym pierwszym słupku zrobię raz, dwa, trzy oczka łańcuszka jako pierwszy słupek i jeszcze jeden słupek. W kolejnym słupku zrobię dwa słupki. Raz i dwa. I raz, dwa, trzy oczka łańcuszka i przejdę na kolejny motyw z dwóch słupków, tak? I w każdym tym słupku zrobię po dwa słupki. Raz, dwa
i w kolejnym raz i dwa i znowu trzy oczka łańcuszka, raz, dwa, trzy, przejdę na kolejny motyw z dwóch słupków, tak? I w każdym słupku zrobię po dwa słupki. Raz, dwa i raz i dwa. I znowu raz, dwa, trzy oczka łańcuszka i przejdę na kolejny motyw, tak? Czyli w tym rzędzie w każdym słupku zrobimy po dwa słupki, czyli w każdym motywie będziemy mieli po cztery słupki i będziemy je oddzielać trzema oczkami łańcuszka, tak? I tak dookoła do końca rzędu. Ja skończyłam rząd, tak? I w tym rzędzie robiliśmy w każdym słupku z poprzedniego rzędu robiliśmy po dwa słupki, czyli w tym rzędzie mamy w motywie po cztery słupki i oddzieliliśmy trzema oczkami łańcuszka i przechodziliśmy na kolejny motyw i znowu w każdym słupku robiliśmy po dwa słupki, czyli w motywie mamy cztery słupki. I kończymy oczywiście rząd oczkiem ścisłym. I teraz raz, dwa, trzy oczka łańcuszka jako pierwszy słupek i w tym pierwszym słupku jeszcze jeden słupek. Czyli w pierwszym słupku mamy dwa słupki. W kolejnych dwóch słupkach zrobię po jednym słupku, raz i w kolejnym raz i w tym ostatnim słupku również zrobię dwa słupki. Raz i dwa. Czyli w tym rzędzie, w motywie będziemy mieli sześć słupków i będziemy je oddzielać raz, dwa. Dwoma oczkami łańcuszka, tak? I przejdziemy na kolejny motyw i znowu w pierwszym słupku zrobimy dwa słupki. W kolejnych dwóch słupkach zrobimy po jednym słupku. I w ostatnim słupku zrobimy dwa słupki. I mamy znowu sześć słupków w motywie, tak? Dwa oczka łańcuszka i przejdziemy na kolejny motyw i powtórzymy to samo, tak? Czyli w pierwszym słupku zrobimy dwa słupki, raz i dwa. W kolejnych dwóch słupkach po jednym słupku, raz i raz. I w ostatnim słupku dwa słupki. Dwa oczka łańcuszka i przejdziemy na kolejny motyw, tak? I tak będziemy robić do końca rzędu. Czyli w tym rzędzie będziemy robić na pierwszym słupku dwa słupki, w kolejnych dwóch słupkach po słupku, w ostatnim słupku dwa słupki, dwa oczka łańcuszka i przejdziemy na kolejny motyw, tak? I tak dookoła rzędu. I ja skończyłam rząd ósmy, tak? I w rzędzie ósmym na każdym motywie mieliśmy 6 słupków, tak? Czyli na pierwszym słupku robiliśmy 2 słupki, w kolejnych dwóch słupkach robiliśmy po jednym słupku i w ostatnim słupku znowu robiliśmy 2 słupki. I te motywy oddzielaliśmy dwoma oczkami łańcuszka, tak? I teraz oczywiście zamkniemy rząd oczkiem ścisłym i zrobimy raz, dwa, trzy oczka łańcuszka jako pierwszy słupek i w tym pierwszym słupku jeszcze jeden słupek, czyli w pierwszym słupku będziemy mieli dwa słupki. W kolejnych czterech słupkach zrobię po jednym słupku, raz, dwa, trzy i cztery. I w ostatnim słupku zrobię znowu dwa słupki, czyli w pierwszym i w ostatnim słupku na motywie będziemy mieli po dwa słupki. Tym razem zrobię jedno oczko łańcuszka i przejdę na kolejny motyw i znowu w pierwszym słupku zrobię dwa słupki, w
kolejnych czterech słupkach zrobię po jednym słupku. Czyli w tym rzędzie, w każdym motywie będziemy mieli po 8 słupków. 2, 3 i 4. I w ostatnim 2 słupki. I oczko łańcuszka i przejdziemy na kolejny motyw. I tak będziemy robić dookoła do końca rzędu, tak? Czyli w pierwszym i w ostatnim słupku zrobimy po 2 słupki, w czterech słupkach środkowych po jednym słupku. Czyli w każdym motywie mamy po 8 słupków, jedno oczko łańcuszka i przechodzimy na kolejny motyw. I tak do końca rzędu. I ja już skończyłam rząd 9, tak? W rzędzie 9 w pierwszym słupku z poprzedniego rzędu robiłam 2 słupki, w kolejnych 4 słupkach po jednym słupku i w ostatnim słupku znowu 2 słupki. I od następnego motywu oddzieliliśmy jednym oczkiem łańcuszka, tak? I zaczniemy teraz rząd 10. Oczywiście oczkiem ścisłym. I w tym rzędzie raz, dwa, trzy oczka łańcuszka jako pierwszy słupek w tym pierwszym słupku i w kolejnym słupku zrobimy słupek. Czyli na każdym słupku w motywie zrobimy po jednym słupku, czyli 8 słupków. 3, 4, 5, 6, 7, 8 i na tym jednym oczku łańcuszka, który oddzielał motywy, też zrobię jeden słupek. I znowu przejdę na motyw i zrobię na każdym słupku słupek, czyli 8 słupków. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i na tym oczku łańcuszka też zrobię jeden słupek. Czyli w rzędzie 10 na każdym słupku z poprzedniego rzędu zrobimy po jednym słupku i na tym małej poprzeczce z jednego oczka łańcuszka też zrobimy słupek. I tak już dookoła rzędu. Ja uskończyłam rząd, tak? W rzędzie 10 na każdym słupku robiliśmy po jednym słupku i na tym jednym oczku łańcuszka, na tej malutkiej poprzeczce też robiliśmy słupek, tak? I oczywiście oczkiem ścisłym zamkniemy rząd. I teraz raz, dwa, trzy oczka łańcuszka jako pierwszy słupek i raz, dwa, trzy oczka łańcuszka na poprzeczkę. Nawijam niteczkę, omijam dwa słupki i w trzecim robię słupek. I znowu raz, dwa, trzy, nawijam niteczkę, omijam dwa słupki i w trzecim robię słupek. I znowu raz, dwa, trzy, nawijam niteczkę, omijam dwa słupki i w trzecim robię słupek. I tak będziemy robić już dookoła, do końca rzędu, tak? Czyli słupek, trzy oczka łańcuszka, dwa słupki ominiemy i zrobimy słupek. I tak dookoła, do końca rzędu. I ja skończyłam rząd 11, tak? W rzędzie 11 robiliśmy słupek, trzy oczka łańcuszka, omijaliśmy dwa słupki i w trzecim znów robiliśmy słupek. I znowu powtarzaliśmy trzy oczka łańcuszka, omijaliśmy dwa słupki i robiliśmy w trzecim słupek. I kończymy oczywiście rząd oczkiem ścisłym, czyli szukamy trzeciego oczka i jesteśmy na słupeczku, tak? I teraz na tym słupku raz, dwa, trzy oczka łańcuszka jako pierwszy słupek i jeszcze jeden słupek. Oczko łańcuszka i na tym samym słupku jeszcze dwa słupki, czyli tak zwany przeze mnie wachlarzyk, tak?
I teraz proszę zobaczyć, nawinę niteczkę, ale ominę tą poprzeczkę, ominę ten słupek i przejdę na kolejną poprzeczkę od razu i zrobię na tej poprzeczce wachlarzyk, czyli dwa słupki, oczko łańcuszka i dwa słupki. I teraz nawinę niteczkę, ominę ten słupek, ominę tą poprzeczkę i w kolejnym słupku zrobię znowu wachlarzyk. Czyli przemiennie będziemy robić, raz na poprzeczce, a raz na słupku, tak? I teraz mieliśmy na słupeczku, czyli nawinę niteczkę, ominę poprzeczkę, ominę ten słupek i na poprzeczce zrobię wachlarzyk. Raz, dwa, oczko łańcuszka i dwa słupki. I znowu nawinę nitkę, ominę ten pierwszy słupeczek, ominę poprzeczkę i na kolejnym słupku zrobię wachlarzyk. I tak będziemy robić do końca rzędu, tak? Proszę zobaczyć. Tu zrobiłam na słupku, tak? Wachlarzyk. Ominęłam poprzeczkę, ominęłam słupek i zrobiłam na poprzeczce wachlarzyk. Następnie ominęłam słupek, ominęłam poprzeczkę i na słupku zrobiłam wachlarzyk. I znowu ominęłam poprzeczkę, ominęłam słupek i na poprzeczce zrobiłam wachlarzyk. I tak przemiennie będziemy robić do końca rzędu. I ja skończyłam rząd, tak? Czyli w tym rzędzie robiliśmy na słupeczku, robiliśmy wachlarzyk, czyli dwa słupki, oczko łańcuszka, dwa słupki. Ominęliśmy poprzeczkę, ominęliśmy słupeczek i tym razem robiliśmy na poprzeczce wachlarzyk, tak? Czyli dwa słupki, oczko łańcuszka, dwa słupki. Następnie ominęliśmy słupek, poprzeczkę i przeszliśmy na słupek. I tak przemiennie, raz na poprzeczce, raz na słupku robiliśmy wachlarzyk. Tylko zawsze omijaliśmy jedną poprzeczkę, tak? I teraz przejdziemy już do 13 rzędu. Oczywiście oczkiem ścisłym zamkniemy rząd i przejdziemy na środeczek wachlarzyka. I w tym rzędzie będziemy robić wachlarzyk w wachlarzyku. Z tym, że w tym rzędzie będziemy robić raz, dwa, trzy oczka łańcuszka jako pierwszy słupek i jeszcze dwa słupki. Czyli wachlarzyk w tym rzędzie będzie miał trzy słupki, oczko łańcuszka i jeszcze raz trzy słupki. I przejdziemy na kolejny wachlarzyk, tak? I na tym oczku łańcuszka znowu zrobimy wachlarzyk, tak? Czyli wachlarzyk w wachlarzyku. Czyli trzy słupki, oczko łańcuszka i jeszcze trzy słupki. I znowu przejdziemy na kolejny wachlarzyk i zrobimy wachlarzyk w wachlarzyku. Z tym, że w tym rzędzie robimy ten wachlarzyk z trzech słupków. Oczko łańcuszka i trzy słupki. Raz, dwa i trzy. I przejdziemy na kolejny wachlarzyk i będziemy powtarzać. I tak dookoła, do końca rzędu, tak? Trzy słupki, oczko łańcuszka, trzy słupki. I ja już skończyłam rząd, tak? W tym rzędzie robiliśmy, w każdym wachlarzyku z poprzedniego rzędu robiliśmy również wachlarzyk. Z tym, że w tym rzędzie robiliśmy wachlarzyk z trzech słupków, oczko łańcuszka i trzy słupki. I przejdziemy do ostatniego rzędu. Oczywiście zamkniemy rząd oczkiem ścisłym. I przejdziemy na środeczek wachlarzyka, tak? Na to jedno
oczko łańcuszka. I teraz w tym rzędzie, to jest rząd ostatni, na tym jednym oczku łańcuszka zrobimy raz, dwa, trzy oczka łańcuszka jako pierwszy słupek i na tym jednym oczku łańcuszka zrobimy jeszcze 8 słupków, tak? Czyli będziemy mieli 9 słupków. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9. I teraz pomiędzy wachlarzykami zrobimy pół słupek i przejdę od razu na kolejny ten oczko łańcuszka na wachlarzyku i zrobię znowu 9 słupków, tak? Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9. I znowu przejdę między wachlarzykami, zrobię pół słupek i na środeczek wachlarzyka od razu i zrobię 9 słupków. I tak będziemy robić już do końca rzędu i to jest rząd ostatni, tak? 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9. I znowu między wachlarzykami pół słupek i przejdziemy na kolejny i tak będziemy robić do końca rzędu. I jak widzicie, mi się już niteczka kończy, czyli jeden moteczek nam nie starczy. Po skończeniu podkładki, podkładka będzie wyglądała tak, jak tutaj mamy już przed sobą, tak, już po skończeniu ostatniego rzędu. Czyli na cztery podkładki musimy mieć 5 moteczków sznurka po 140 metrów. Czyli na jedną podkładkę wychodzi około 160 metrów sznureczka, tak? Także ślicznie wszystkim dziękuję za uwagę. Myślę, że się będziecie Pani chwaliły oczywiście znowu na grupie. Chętnych oczywiście zapraszam serdecznie do grupy. No i dziękuję ślicznie za spędzony ze mną czas. No i do usłyszenia.